Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i widzimy się już po raz drugi w grze Rusty Lake Hotel. Więc tak, ostatnio tragicznym losem zmarł nasz gość Jeleń. Dzisiaj niestety podobny los czeka Królika. Jak zasugerowało to nam w sumie wszystko. Więc tak, Królik. Pani Barząc, to nie tutaj. Tutaj mamy dzika, to też nie tutaj. Więc królik musi być na wyższym piętrze. No dobra. I w takim wypadku musimy znaleźć odpowiedni pokój. Tak, królik. Dobra, no więc jesteśmy. I oczywiście jak każdy porządny gracz... Mamy noża. Już możemy mordować. O, proszę. Jakaś karta. Dobra, czyli ty tylko już Randall. Kolejna karta. Okej. Okay. Fioletowy, różowy, biały, pomarańczowy. Tutaj... W sumie nie wiem co, ale... Trójkątny kamień. Kapelusz. Okej, piłeczka była tutaj. Okej, dobra. Tutaj. Muszla? Okej. Dobra, tutaj znowu i naparstek. Okej, to jest coraz dziwniejsze. I zobaczymy, czy trafię po raz kolejny. Robak? Okej. I tutaj. Oko. Oczywiście. A mniejsza. Nie rozumiem. I co, te karty mam składować? Dobra. I tutaj w ogóle jest jakaś taka linia, więc warto zobaczyć. Tak. I to akurat powiem szczerze. To była jedna z nielicznych rzeczy, którą pamiętałem z dawnych czasów. Życzyłem przez pamiętałem, mam na myśli takie, że dosłownie wiem, że to tu było. Tak samo jak będę pamiętał jeszcze jedną rzecz w późniejszym pokoju. I to jest tak. Mam tutaj sowę i taki znaczek, więc wydaje mi się, że kartę sowy powinniśmy położyć na tym znaku. Pomiędzy te znaki w sumie może. Nie, na tym znaku. O ile dobrze widziałem, jaki to jest. Tak, i dobra. Okej. Tutaj tylko jakieś takie ogłoszenia czy coś, nic istotnego. Okej, co to ma być? A masz się pamięta za coś, czego w ogóle nie... Okej. A ma być na takim znaczku, a piątka, której nie mamy, ma być na tamtym. Dobra. Asa w ogóle posiadamy? Posiadamy tylko... O, okej. Okay. As miał chyba być na tym znaczku, jeśli nie mylę. I tak. Okej, okay, taki znaczek ma być na diamencie. Tylko muszę sprawdzić jeszcze raz. Tak jakby, okej. Okay. Ten. Brakuje nam dwóch kart. I będziemy mieć... Teraz tak. Dwójka ma być na tym. I będzie dobrze. No, to brakuje dwóch kart i zaraz będziemy mieli już wszystko załatwione. Dobra, wybaczcie, ponownie przerwę, ale wuali, są sobie ponownie. Ogólnie wybaczcie przerwę. Wualnie, jak to mają w zwyczaju. I tak, na ten znak będziemy musieli rzucić piątkę, której nie posiadamy. Dwójka na taki znak. Sprawdzam to już, czy jeszcze nie? Tak. Okej. Okay. W takim wypadku teraz może warto byłoby się zająć królikiem bezpośrednio. Okej, okay, czyli piątka. Na bazie wszystkiego, co tu mamy, powinniśmy być w stanie to rozwiązać, czy co?
Nie, bo mi tu brakuje czegoś jeszcze. Ale pewnie ślepy jestem jak zawsze. Chociaż może, nie wiem. Nie, może jeśli dam kapelusz, to nagle coś się stanie? Okej, przyspieszę animację przypadkowo i tak. Fioletowy, różowy, biały, pomarańczowy. Fioletowy. Różowy, biały, pomarańczowy. Okej. To już jest dziwne. Okej. Myślę, że nie rozumiem, ale... Okej. Coś jeszcze masz tutaj do powiedzenia, czy do zrobienia? Niewiele chyba, chyba że oko też ma budać? Nie. Do czegokolwiek jest to oko, to nie do tego raczej. Tutaj nie. Tutaj też nie. To? Chwila. Tego nie sprawdziłem. Brutalne. Jak zawsze, ale... Te. Aj, niestety. Taka już ta gra jest. Nie wiem, pierścionek może? Nie. Dlaczego mi on tutaj? Okej, okay, dobra. Dobra. Taki poziom abstrakcji jest... załamujący momentami. Ale niestety wszystko, co to, co tutaj teraz jest, sugeruje, że coś musiałam błędnie ustawić, może. Aha. Okej. Okay. Zobaczmy, czy którykolwiek występuje na takim tle, to wtedy zobaczymy, może coś jest źle. Okej. Okay. Albo nam brakuje naprawdę karty. Albo nie wiem co. Niestety nie widzę nigdzie niczego innego interaktywnego. Tutaj oczywiście taka skrzynia, ale... Jak głupi jestem. Nie zauważyłem. Okej, okay, czyli coś teraz jest nie tak. Tak to powinno być? Nie wiem. Okej. Okay. Powiem szczerze, nie ogarniam tego wszystkiego. Ale mniejsza. Powiem, że otworzyliśmy i że w środku jest... O. Okej. Okay. Trójkąt. Okej. Okay. I... Chyba udało się skończyć, no to... Cóż, nie. Tam były konkretnie pokazane, które to ma być. Pierwsze... Czwarte i piąte. Pierwsze, czwarte i piąte. I... O dziwo, ostatniego zabiło. Dobra. Ale swoją drogą, skoro mamy już to ogarnięte, to może warto by było zrobić ci trochę więcej rzeczy. I tak, jeśli się nie mylę... Pomału zaczynają się już takie bardziej... zaawansowane kwestie. I tak, kluczyk gotujemy, nie wiem czy jest jakiś jeszcze sens coś więcej zrobić. Chyba nie szczególnie, ale może. Dobra, mniejsza z tym. Gotujemy po prostu i zobaczymy co dalej.
Okej. Dobrze. Werdykt. Proszę. Proszę o piękny werdykt. Ja wiem, że wam się to będzie podobało. Oczywiście idealna kolacja. I teraz tak. Musimy naprawić szybko. Więc tym razem nie zostawię parę minutowego odcinka. Do 20 parę minut przynajmniej mi powinno być, więc te. I dobra, zobaczmy, co tam zostało. Tutaj potrzebujemy czerwonego wina. A tu białego wina. Więc tak, jednak gdzie potrzebujemy wina, to jest gołąb. A to oznacza tylko tyle, że musimy teraz zająć się gołębiem, bo no nie ukrywając, wino dostajemy właśnie, jak można się domyślić, za gołębia i bażanta. Po prostu one w ciągu dnia były prezentowane po prostu właśnie z różnymi, znaczy z napitkami po prostu tam na początku. O, w ogóle patrz, tam coś jest gwiazda. Okej, mniejsza o to. Ej, to jest dziwne. I czemu on tak chodzi między slajdami? Nie wiem. Ale definitywnie było to co najmniej dziwne. I nagle światło wróciło. Okej. Bo jeszcze raz spodziewałem się, że to musi być coś związane ze składnikiem, tak zauważam schemat już, że jeden składnik jest przed pokojem i drugi jest w pokoju. Ale nie kojarzyłem takiego czegoś, więc no. Pani Gołąb. Powiem szczerze, że nie pamiętam, gdzie była pani Gołąb. Na drugim piętrze to było? Wydaje mi się, że tam dole był bażant, więc chyba tutaj gdzieś będzie gołąb. O. Nie możesz wejść, to jest prywatne, okej, okay. A tutaj mamy... O, wybaczcie, akurat gołąb, więc tak. Pokój numer 5, pani gołąb. Chcę kukurydzę. Chcę. Kukurydzę. Gdzie znajdę kukurydzę? No, ciekawa strasznie sprawa z tym, że w sumie te pokoje są takie nietypowe. Wiesz, dobra, tam jeszcze, jak jeszcze byłbym w stanie zrozumieć pokój jelenia, czy jak to się nazywało. To, co miał dosłownie królik, w sumie to takie tematyczne, tak ten pokój jest dla mnie niezrozumiały. Trójkąt plus kwadrat równa się 4. S odjąć spirala równa się 2. Okej. Kwadrat i dwa trójkąty to 5. Kwadrat i spirala to 9. Okej. Prowizoryczny screen, który przyszedł pół godziny później. I tak, to wnioskuję, że to jest 4, a tym samym 4, tylko 3, 1. To w takim razie 3 plus to równa się 9, czyli to jest 6. Dobra, na spokojnie. Czyli 3, 1, 6. Ok, to było 6. Było 1, tutaj 3. To odjąć to, to było tamto, więc było będzie 8? I co, zepsułem? Aha, no tak. I powiem wam, że tutaj zaczyna się to, co jest najbardziej abstrakcyjne. Moim zdaniem, to jest błąd. Pokaż wam wszystko, żeby nie było.
Jest to okropnie głupie moim zdaniem, że za czymś takim kryją, powiedzmy, skrawek z prezentowania gry. Ale tak, akurat to pamiętam, więc to pokażę. Więc patrzcie. Nic, za drugim razem nic, za trzecim razem nic, za czwartym razem nic, skoro go ciągle boli, piątym razem nic. Uwaga, uwaga, szósty raz. Nagle są... jagódki. Naprawdę, powiem wam szczerze, cieszę się, że kojarzyłem to, powiedzmy, z tego momentu, jak tam kiedyś miałem właśnie styczność z tym Rusty Lake'em. Bo to moim zdaniem jest po prostu złe rozplanowanie, zły design. I o, kawałek papieru. Nawet wiem, gdzie go wstawić, tylko... to jest to? A może nie tu, może tu? Nie, tutaj mi się wydaje, że bardziej. Chyba wszystko jest dobrze, to jest tylko jeszcze jeden kawałek i będziemy mieli komplet. A póki co, jako że nie mamy dostępu, to smacznego. Grzyj kurydzę. I mamy kluczyk. Dobra. I teraz w sumie najważniejsza kwestia jest taka, że muszę znaleźć ostatni brakujący papierek, który jest... o, tutaj. To było łatwiejsze niż myślałem. Jedyne, co mi po prostu blokowało dostęp do nich, to moja ślepota. Więc tak. Dobra. Tylko czy na pewno dobrze to zrobiłem, bo w sumie nie wiem co dalej. Chwila, co tu? Okej, ale o co chodzi? Aha. A, dobra, ja mam... ja tego żuczka zablokować, czy co? Aha. Super. Co się mówi, że ja tego nie dam rady? Ej, znowu przegrałem. No, super. Aha, a czy wiem, że przegrałem? Super. Mniejsza z tym. Musimy zablokować każdą ucieczkę. Dobra, tym razem mi się udało. Zielony krogacz. Po co mi on to? Ja nie wiem, ale ten, mamy go. Z tym radiem podejrzewam, że wiem, co trzeba zrobić. Więc chyba 2, 3, 4... 3, 4, 3, 2, 1. Czyli 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, ok. 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Okej. W sumie nie wiem, czy mam co dodać, czy nie. Po prostu okej. Aha, dobra. A niestety, parę na kolejną bardzo brutalną śmierć. Powodowano to tylko tym, że musimy mieć świeże składniki na kolację. Nie, mówię, ta gra jest naprawdę brutalna i pełna absurdu, więc... Nie wiem dosłownie. To więc i wam o tym wszystkim powierzyć. Znaczy powiedzieć w sumie. Te. No, jak widzicie, tylko dwójka gości zostało. W sumie tak przez te poziomy, nie gadając z nikim. Pewnie gdybym tu pogadał, to bym miał różne dziwne rzeczy. A,
A, ten tylko, że musimy przyrządzić kolację. I to jest taki mój błąd. Tutaj mamy... A, gotów na moją sesję zdjęciową. O, tutaj. Ale jestem głodny. Nic wielkiego w takim wypadku. No cóż. W takim wypadku, dobra, no. Nie. Powiem wam szczerze, mógłbym niby przygotować się cieszyć, ale... Tak. Dobrze sobie przypomniałem. Gdybym tego nie zrobił, to pewnie by były problemy. Białe wino, tak. Czyli następnym naszym celem jest... Barzęc. No cóż. A póki co, gotujemy gołębia. I na tym zakończymy ten oto odcinek. No w sumie ma to 20 parę minut, jak mówiłem. Nagrywam to w formie takiej... Głównie, żeby mieć cokolwiek na moment, w którym jeszcze, no, gry mi nie działają. I tak. Jak tylko skonagram wszystko w jednym posiedzeniu na kilku materiałów, więc te... Jak to zobaczycie, to będzie już zależne od tego, jak uda mi się uporać w przyszłości z tym wszystkim. A póki co, dobra. Zapada zmrok, tak. I jak mówiłem, w tym momencie kończymy nasze spotkanie. Następny epizod, który będę nagrywał pewnie za jakieś 5 minut, to będzie... Polowanie na barżanta. Potem dzik. A po wszystkim... W sumie nie wiem, czy po wszystkim coś jeszcze zostało, czy nie. Więc... nie ma co więcej po prostu marudzić. Dziękuję wam bardzo za uwagę. No i do zobaczenia już w następnym odcinku. Więc trzymajcie się i hej hej!